Cześć Wam, witajcie serdecznie na moim kanale, tutaj Józek, SQ9JJX. Dzisiaj chciałbym poopowiadać trochę o okrętach podwodnych. Nie wyłączaj tego filmu, nie wyłączaj tego filmu, proszę. Na pewno wszyscy wiemy i znamy ten okręt, ORP Orzeł. To jest okręt projektu 877 klasy Kilo, jedyny polski okręt podwodny w naszej marynarce. Albo na przykład okręty klasy Tango, projektu 641. Taki okręt można do dzisiaj zobaczyć w porcie w Hamburgu. Stoi tam oznaczony jako U434, ale tak naprawdę jest to radziecki okręt podwodny. Albo na przykład okręty klasy Zulu, projektu 661. Pierwsze powojenne okręty podwodne tak naprawdę radzieckiej marynarki. Jak widzisz, używam tych słów Kilo, Tango, Zulu. Były jeszcze okręty klasy Foxtrot i różne inne. Dlaczego tak się określa te okręty? Ponieważ amerykańska marynarka nie chciała sobie pomylić modeli okrętów. Jeżeli płynął na przykład taki okręt klasy Kilo, to chcieli wiedzieć naprawdę, że ktoś, kto im przekazuje tę informację, przekazuje im dobrze. Jeżeli to był okręt klasy 877, to musieli być pewni, że to jest okręt klasy Kilo. Więc nie wymyśleli jakichś innych dziwnych słów, tylko opracowali specjalny sposób literowania. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobra, już nie będę owijał w bawełnę. Zaczynamy. Przychodzę tutaj czasami do mojego radioszaku pobawić się swoimi zabawkami. Czasami sobie coś tu majstruję, a w międzyczasie słucham sobie, co tam się dzieje na pasmach. Ostatnio na paśmie 20 metrów spotkałem fajną stację. Podawała znak, nie pamiętam tego znaku nawet dokładnie. W każdym razie wiem, że to była niemieckojęzyczna stacja. I jedną z liter, którą właśnie podawał ten krótkofalowiec, w swoim znaku było Z. Ale no oczywiście literował ten znak, więc utkwiło w mojej pamięci słowo, które odpowiadało tej literce. Mówił Culu. Jeszcze raz powtórzę, Culu. Oczywiście chodziło o Zulu. Zulu. Jak słyszysz, nawet jeżeli wypowiadane to słowo jest w trochę inny sposób, ponieważ Niemcy mają tą tendencję właśnie do wymawiania czasami słów w ten sposób zaczynający się na Z, wiemy o co chodzi, ponieważ spodziewamy się tego. Spodziewamy się tego słowa. Przypomina nam ono właśnie to Zulu. Więc wiemy, że pomimo tego, że on mówi coś, co wydawałoby się nam, że to jest litera C, to jest Z. No właśnie, i dlatego powstał ten alfabet ICAO, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Literowanie różnego typu ciągu znaków jest niezbędne wręcz w naszym hobby. No wyobraź sobie na przykład moje imię, Józef. To jest stare, biblijne imię, wszyscy je znają praktycznie, w każdym języku występuje. Anglicy na przykład, Anglosasi ogólnie będą mówić na mnie Joseph. Może będą skracać to imię do Joe, tak jak Joe Biden na przykład. W Chorwacji mówią na mnie Josip. Na przykład Josip, nie? W Chorwacji ogólnie, w tamtym rejonie. A na przykład Hiszpanie będą mówili na mnie Jose. Jose. No właśnie. Więc tu jest problem, ponieważ oni będą na mnie mówili Jose, więc ktoś może tam sobie wstawić z przodu literkę H zamiast J. Jeżeli Hiszpan będzie mówił, że ma na imię Jose, a potem przeliteruje swoje imię, to się okaże jednak, że będzie pisownia wyglądała właśnie tak, jak tutaj widzisz na górze. Dlatego właśnie literowanie znaków, ciągów znaków, imion, miast jest takie ważne, ponieważ każdy z nas to robi inaczej, w każdym kraju wymawia się te słowa inaczej. No, Włosi są dobrym przykładem, bo u nich Józef to będzie Giuseppe, no więc w ogóle już zupełnie inaczej, ale też inaczej się będzie pisało. Dlatego dzisiaj zajmiemy się literowaniem znaków i literowaniem ciągów znaków. Dlaczego to robić? Zaraz Wam pokażę fantastyczne doświadczenie. Przyszedł czas na doświadczenie. Teraz ograniczę pasmo audio w tym filmie do pasma, jakie występuje przy transmisjach SSB. Jak wiemy z filmów, które już
pokazywałem wam na moim kanale. Tutaj mamy odnośnik do jednego z filmów o tematyce SSB. Zakres częstotliwości, jakie transmitowane są w kanale SSB, zawiera się od częstotliwości 300 Hz do 2,7 kHz, więc szerokość pasma wynosi raptem 2,5 kHz. Ja teraz zrobię takie doświadczenie, że ten plik, który tutaj się nagrywa w tym komputerze z tego mikrofonu, ten mikrofon ma bardzo dobre pasmo przenoszenia, on przenosi bardzo fajnie te częstotliwości. My go specjalnie ograniczymy po to, żeby usłyszeć to, co słyszymy przez radio. No więc wyrzucę to, tutaj zobaczmy, jest wykres tego filtra, jaki zastosuję. Wyrzucę to, co jest poniżej 300 Hz i to, co jest powyżej 2,7, żeby tylko było słychać to, co powinno być transmitowane przez radio. No więc zróbmy to doświadczenie. Ograniczam pasmo. Teraz słychać mnie tak, jakbym mówił przez radio, ponieważ ograniczyłem to pasmo właśnie do tych częstotliwości. Ale żeby to doświadczenie było bardziej takie realne, no to myślę, że wprowadzimy jeszcze szumek. Biały szum, wiecie, że biały szum uspokaja krótkofalowców, jak i dzieci, dlatego teraz każdego z was uspokoję. Wprowadzam dodatkowy szumek. I teraz już nie będzie tak łatwo, ponieważ teraz jeszcze specjalnie na potrzeby tego filmu zasłonię sobie później tutaj usta, żeby nie można było odczytać, co mówię na podstawie ust. I teraz zobaczmy. Używam dwóch. Literu jest dwie litery. N. M. N. M. Oczywiście ciężko jest to zrozumieć. Natomiast jeżeli powiem November. Mike. November. Mike. Wszyscy wiedzą, jakie litery mam na myśli. Tak samo litery. F. Teraz już wiemy, dlaczego się literuje znaki. Czasami w tych łącznościach, które prowadzimy, nie występuje taki biały szumek, taki miły dla ucha biały szumek. Bardzo często występują również inne trzaski, jakieś zakłócenia do innych stacji, które wchodzą nam w ten sygnał, na przykład, albo wychodzą ponad te 2,5 kHz tego swojego sygnału. On zaczepia ten nasz sygnał gdzieś tam w tych niskich częstotliwościach, tam coś nam zakłóca. Wcale nie jest tak łatwo. Te sygnały czasami są bardzo wręcz takie subtelne, ciche, ponieważ stacje pracują daleko. Ich sygnały są bardzo słabe, ale mimo to jesteśmy w stanie odebrać te właśnie znaki, nazwy miejscowości, jak również imiona. Już po II wojnie światowej okazało się, że mamy mały problem, ponieważ ludzie nie potrafią się tak naprawdę ze sobą dogadać. Nastąpił pierwszy okres globalizacji, kiedy zaczęły latać samoloty między kontynentami, między krajami. Okazało się, że trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Trzeba opracować taki sposób literowania tych znaków wywoławczych, na przykład samolotów albo ogólnie różnych ciągów znaków, żeby wszyscy się mogli dogadać. ICAO, czyli Międzynarodowa Organizacja Transportu Lotniczego, opracowała właśnie taki system. Ten system opierał się na kilku założeniach. Posilę się tu moją książką. Ten system opierał się na takich założeniach, że po pierwsze te słowa, które będą zastępowały poszczególne litery w tych ciągach znaków, powinny być powszechnie używane w trzech głównych językach. Angielskim, francuskim i hiszpańskim. Drugie założenie. Powinny być łatwo wypowiadane i rozumiane przez użytkowników wszystkich innych języków. Powinny być słowami, które można zrozumieć, gdy są one transmitowane przez radio, czyli brak podobieństw. Każde słowo jest tak skonstruowane, że nie jest podobne do innych. Powinny mieć podobną pisownię w trzech głównych językach: angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Oraz piąte założenie, powinny nie kojarzyć się z niczym, co spotykamy w codziennym życiu. I ja bym chciał tak naprawdę nawiązać do tego piątego punktu, ponieważ te cztery pozostałe są dość takie intuicyjne. Natomiast w piątym punkcie bardzo często zdarza się, że
ludzie się tak naprawdę nie trzymają tego piątego punktu. Bo jak posłuchacie czasami pas amatorskich, no to tam można usłyszeć różnego typu inne słowa. Alabama, Ameryka, Meksyko, ale najlepszy jest Zanzibar i Ontario. To są słowa, które tak naprawdę kojarzą. Zresztą wszystkie te słowa, które teraz wymieniłem, kojarzą się nam z jakimiś miastami bądź krajami, więc nie spełniają tego piątego założenia. Nie spełniają nam tego piątego założenia. Jeżeli na przykład jakaś stacja będzie mieć znak, gdzie będą występowały na przykład litery J, Z, A i gość na przykład to przeliteruje jako, tak czasami się zdarza, Japan, Zanzibar, Ameryka, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, skąd ten człowiek jest. Dlatego właśnie powinniśmy się trzymać tych zasad. Powinniśmy się ich trzymać, ponieważ to, co powiedziałem na samym początku tego filmu, czy taki kapitan okrętu podwodnego odważyłby się zaryzykować i wymyśliłby sobie jakieś inne słowo? Nie, on tego nie zrobi, ponieważ jest profesjonalistą. Czy na przykład pilot myśliwca F-16 będzie skory do tego, żeby bawić się w takie jakieś dziwadła? Nie, nie, bo on nie chce pomylić na przykład kwadratów na mapie, gdzie się okaże, że zbombarduje na przykład zupełnie jakieś inne miejsce, gdzie na przykład będą niewinni ludzie. Dlatego właśnie powinniśmy się trzymać tych zasad. Dlatego właśnie powinniśmy się trzymać tego alfabetu ICAO. Tam na dole, w opisie tego filmu zamieszczę link do PDF-a z tabelą, właśnie w której będą zawarte te wszystkie słowa, które zastępują nam te litery. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nasze życie staje się prostsze. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, ręka w górę. Bardzo podobna tematyka, która była poruszona dzisiaj, znajduje się w filmie dotyczącym znaków krótkofalarskich. I nie tylko. Tam również poruszyłem tematykę znaków statków powietrznych, takich jak samoloty. Jest to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. Żegnam się 73 i żegna się Sierra Quebec 9 Juliet X-Ray.